bardzo fajnym, a jednocześnie niesamowicie ironicznym komentarzem jest w końcowych napisach podziękowanie dla PRL-u przy całej tej historii. Jaka była historia powstawania tego filmu? Historia powstawania tego filmu wiązała się właśnie z poszukiwaniami Krzysia Załuskiego, który tutaj jest takim troszeczkę sprawczą osobą, która gdzieś mnie namówiła do tego, żeby się tym zająć, ale w międzyczasie kiedyś myślałem w ogóle o tym filmie, zanim on mi o tym powiedział, dlatego że ja bohatera tego filmu znam. Był sąsiadem, właściwie można powiedzieć, mojej przyszłej żony w akademiku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie mieszkali, on mieszkał na parterze z kolegami z naszego roku, a na chyba piątym piętrze mieszkała moja żona i w ogóle była historia kiedyś taka, w stanie wojennym w 82 roku po odwieszeniu, jak już tam komuna poodwieszała wszystkie stowarzyszenia i tak dalej, przyszedł Maj i on spotkał Małgosię, chyba ja też chyba tam byłem, mówi Leszek, a to chodźcie, bo mamy odwieszone lotnisko, to was samolotem przewiozę. No i pojechaliśmy i tym samolotem, jakim 12A, koniec maja, przelecieliśmy nad Dublinem, trochę atrakcji, pierwsze wrażenia, bo to pierwszy w życiu lot. No i oczywiście rok później na jesieni wieść, która poszła na uniwersytecie, że no, kolega bryknął na zachód, ale podobno z jakimś samolotem zabrał tam jakieś dziecko, coś nie wiedzieliśmy i w ogóle tajemnicza historia, bo wszystko było podsunięte pod... Aha, pamiętam jeden taki napastliwy tekst w Sztandarze Ludu, gdzie tam robią z niego prawie terrorystę, nazwisko jego jest tam rzucone, chociaż właściwie nie powinno i taki paszkwil, takie paskudztwo gdzieś tam ktoś dopuścił. Natomiast żadnych informacji nie ma, chyba pierwsza kartka przyszła już po półtora roku, jak on już był w azylu, przeniesiony z Niemiec do Stanów Zjednoczonych i pozdrowienia z innego świata. Koledzy, pamiętam, kartkę sobie ciągle podawali, wszyscy patrzyli, no jest Leszek, znalazł się. Takie były początki, więc ważną rzeczą taką, która dla nas była bardzo ważna, to było to, że odnaleźliśmy te zdjęcia. Te zdjęcia są, zdjęcia mówię o archiwum byłego alianckiego lotniska amerykańskiego Tempelhof. W archiwum znaleźliśmy 6 zdjęć, gdzie to jakby wydarzenie zostało jakoś tam zilustrowane, więc jest to też, jak zobaczyliśmy to myśleliśmy, nie no, trudno, zaczynamy szukać. No i oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, który znalazł jakby te materiały i one jakby równolegle pokazywały inną rzeczywistość i próbowaliśmy dotrzeć do tych ludzi, takie były początki. Słuchaj, opowieści o tym, co się działo w stanie wojennym, było już wiele i o tych ucieczkach na zachód. Jak myślisz, jaką rolę w tej chwili będą pełniły tego typu filmy? Myślę, że to też ma wpływ taki troszeczkę dobry dla młodych ludzi, no bo edukacyjnie tu nam emitent troszkę kazał kawę na ławę i poopisywać dokładnie ten film. Animacja też jest jasna, żebyśmy wiedzieli dokładnie, gdzie co było, jak, skąd leciał, dokąd doleciał. Właściwie na pewno, czy ja w ogóle robię filmy o najnowszej historii, bo to jest ten okres taki, nikt takich filmów właściwie nie robi. Nie robią ludzie, robią wcześniejsze, ale to jest jak gdyby moja domena, bo... Ale jednocześnie cały czas jesteś w tym kręgu Lubelszczyzny i to jest jakby centrum twojego zainteresowania. No, Lubelszczyzna, tak. A Lubelszczyzna taka, która robi coś takiego, nazwijmy to, ponad granicami, że gdzieś tam się wybija na jakąś dziwaczność albo na jakiś coś bardzo interesującego. No bo jeszcze jest tam sporo rzeczy do wyeksploatowania. Myślę, że jeszcze trochę można tam stamtąd wycisnąć.
No ale ten okres jest najciekawszy dla mnie, bo żyją właściwie ludzie, jest sporo materiałów, dokumentów. Chociaż jak wysyłam te filmy na jakieś festiwale historyczne, to oni mówią, to właściwie to jest historia? Nie, to było 30 parę lat temu. Tak trudno zakwalifikować im to do filmu historycznego, czy tak dalej. No, tak to wygląda. Proszę Państwa, w każdej chwili proszę zgłaszać, jeżeli chcą tylko Państwo zadać o filmu pytanie. Przekażemy mikrofon. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo w tym swoim drążeniu historii regionu, ja to tak bym nazwał, historii najnowszej, mówisz o bardzo wielu aspektach, o wielonarodowości, wieloetniczności Lubelszczyzny, o rozplątanych losach również pod względem religijno-ideowym. I co cię tak właściwie, poza tym, że historię, które chcesz opowiadać ludziom, ale co jest dla ciebie jakby centrum zainteresowania twojej twórczości? No wielokulturowość, ale przede wszystkim tożsamość. No, pytanie o to, co się na taką tożsamość składa, czyli w tym jest i wielokulturowość, w tym jest i historia, w tym jest i jakiś pewien tragizm. No jest coś takiego, w jaki sposób my potrafimy to, co jest dla mnie najważniejsze, czy potrafimy, czy umiemy wyznawać tą tożsamość, czy odnajdujemy, czy umiemy przyznawać się do tego, jacy jesteśmy, skąd pochodzimy, do tego, że są tożsamości złożone, że jesteśmy trochę tak jak taki witraż posklejany z różnego rodzaju korzeni, z różnego rodzaju szklanych, pięknych okienek. I to mnie bardzo interesuje, no, bo każdy co jakiś czas sięga do tych swoich korzeni rodzinnych, próbuje na tym coś budować. No, nie ma takiego człowieka, który by do tego nie sięgał. Całkowite wykorzenienie, całkowite zapomnienie o swojej tożsamości jest czymś, co później się odbije na tym, że ten człowiek staje się taki mocno wyjałowiony.